Hej, witajcie. Mam nadzieję, że mnie słychać. Przepraszam za mega opóźnienie, ale nie mogłam być o 10:00 niestety z wami. Zobaczymy, kto będzie na żywo. Sobie tutaj Instagram. Proszę. Proszę tylko o informację, czy mnie słychać, bo to jest dla mnie dosyć istotne, ponieważ moja córa śpi i muszę tak szeptem mówić. Więc będę wdzięczna za informację. Witajcie. Dzisiaj poranek z położną Kasią w takiej nietypowej konwencji. Proszę dajcie mi znać, czy mnie słychać. Czekajcie, muszę to jakoś zabezpieczyć. Dobrze. Tylko mam prośbę, niech tak słychać dobrze, super. Moja córa śpi, więc pozwoliłam sobie wziąć mikrofon. Słychać, super. To zaczynamy. Ja nazywam się Katarzyna Płaza-Pikarzewska, jestem położną i prowadzę portal i blog Zapytaj Położna już ponad 10 lat. Od gdzieś stycznia tego roku ośmieliłam się prowadzić na żywo poranki z położną Kasią. Wy podsyłacie mi w wiadomościach tematy, o czym chciałobyście rozmawiać. Dzisiaj porozmawiamy o staraniach i to jest w sumie wyjątkowy odcinek, bo jestem dzisiaj sama. Ostatnie 3 odcinki to była matka prawnik, była psycholog Monika Zabel i była Dominika Wojsz, mama lekarz. Te wszystkie, w ogóle wszystkie od początku 13 odcinków możecie obejrzeć na moim Facebooku. Jeszcze raz was najmocniej przepraszam za to moje dzisiaj opóźnienie. Mogę w przeprosiny. Mogła, to bym wam podarowała piękny bas, który ślicznie pachnie. I teraz tak, pomyślałam, że opowiem o staraniach, ponieważ jak podglądam statystyki, to moje posty o staraniach mają bardzo dużo wyświetleń. Komentarzy już może nieco mniej. Myślę, że to wynika z tego, że trochę temat starań jest takim tematem w sferze intymnej. Nie zawsze chcemy się dzielić tym z bliskimi, albo na początku chcemy, a jak te starania się coraz dłużej nam przeciągają w czasie, to tym bardziej krępują nas pytania, a kiedy będzie maluszek i tak dalej, i tak dalej. I pomyślałam, że jest kilka takich kluczowych punktów, o których może wiecie, a może nie, o których warto pomyśleć, jak zaczyna się para starać o dziecko. Pierwszym z nich to jest wizyta u lekarza ginekologa na tak zwany przegląd. Znaczy, mam nadzieję, że o siebie dbacie i chodzicie regularnie na wizytę do ginekologa, co najmniej raz w roku. I oczywiście, jeżeli są jakieś infekcje narządów rodnych, intymnych, to chodzicie również do lekarza, a nie leczycie się na własną rękę, bo powiem wam, że można naprawdę sobie zrobić krzywdę, która później może mieć pewne konsekwencje również przy staraniach o dziecko. I niestety też infekcje niektóre przebiegają bez objawów, więc lekarz was zbada, na pewno zrobi wam USG narządów rodnych, zleci badania krwi, a także badanie cytologiczne. I tutaj mam taką uwagę, ponieważ jeszcze sprawdzałam przed porankiem, jak to wygląda z Narodowego Funduszu Zdrowia kwestia. Mianowicie Narodowy Fundusz Zdrowia zrobił takie okienko, że refunduje to badanie w wieku u kobiet od 25 roku życia do trzeba mieć 59 lat, tak? I to jest jakby ten przedział wiekowy. I refunduje je co 3 lata, co jest no, nieprawidłowe. Nie wiem, dlaczego jest
tak zalecona, pewnie to są jakieś koszty i tak dalej. Natomiast jeżeli rozpoczynacie współżycie, to wtedy co roku powinno się wykonać badanie cytologiczne. Tak? Czyli co 3 lata możemy to zrobić na Narodowy Fundusz Zdrowia, a przez resztę czasu warto robić te badania na własną rękę. Badania krwi. I tutaj oczywiście takie podstawowe badania krwi warto zrobić. Można sobie sprawdzić też poziom witaminy D3, ponieważ w Polsce mamy z reguły niedobór tej witaminy. I hormony tarczycy warto określić. Jeżeli już staramy się o dziecko, to warto pamiętać, żeby przyjmować kwas foliowy. I codziennie powinno się przyjmować 0,4 mg kwasu foliowego. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ kwas foliowy zapobiega powstawaniu wady cewy nerwowej, która niestety tworzy się na bardzo wczesnym etapie ciąży. Dlatego co najmniej na 6 tygodni przed planowaną ciążą warto już przyjmować kwas foliowy. To jest bardzo ważne. Ważne jest też ograniczenie alkoholu. I alkohol jest substancją szkodliwą, toksyczną dla naszego organizmu, więc powinniśmy ograniczyć, tak? Nie znalazłam bezpiecznej dawki alkoholu i nie ma takiej wyznaczonej, więc po prostu apeluję o wasz rozsądek. Jeżeli palicie, to najlepiej zrzucić palenie przed ciążą, natomiast jeżeli zachodzicie w ciążę i palicie, to również lepsze będzie dla dziecka przerwanie palenia. Zdrowo się odżywiać. Ja na przykład nie byłam na żadnej diecie, ale takimi małymi kroczkami warto zastąpić kolę i batonik po prostu jakąś zdrową przekąską, sokiem ze świeżo wyciskanych owoców. Jako przekąskę wybierać orzechy na przykład, albo jakieś suszone owoce, etc., etc. I ograniczyć spożycie cukru. Ogólnie jest nagonka na cukier, ale powiem wam, że rzeczywiście jak sobie zrobimy taki cukrowy detoks i ograniczymy, przestaniemy też słodzić herbatę czy kawę, to widać efekty. Są też diety, które wspomagają płodność, czyli jeżeli się długo staracie, to warto się zainteresować osobami, które się specjalizują w bilansowaniu diety parze, bo to najlepiej wtedy, żebyście gotowali dla siebie razem. I na przykład mogę wam polecić Akademię Płodności. Ania z Zosią założyła takie miejsce w internecie i tam działają. Też wiele webinarów zorganizowały na temat diety i te diety też dzielą, jeżeli kobiety mają różne schorzenia, takie jak na przykład endometrioza, to mają dietę specjalną dla tych pań. Warto przy staraniach rozpocząć sport. Jeżeli wcześniej nie uprawiałyście sportu, to jest dobrze się przemóc. Ja byłam pod tym kątem takim leniem, można powiedzieć. I żeby się zmotywować, kupiłam sobie buty do biegania. Ale wiecie co, kupiłam sobie te buty i one sobie leżały i czekały, aż znajdzie mnie wena. Bo wiecie, jak sobie weźmiemy cel, że nie wiem, zaczniemy biegać, a nigdy nie biegałyśmy, to jest taki trochę absurdalny cel, bo jak zacząć? I kiedyś tam rozmawiałam z koleżanką i ona mi powiedziała o takiej stronie, jest trening biegacza. I tam macie rozpisany taki trening, jak rozpocząć bieganie. I tam jest, jak dobrze pamiętam, minuta marszu, minuta biegania, minuta marszu i tak bodajże przez 10 czy 12 minut pierwszego dnia. I ten trening jest stopniowo, że tak powiem, poprzeczka podwyższana, ta długość biegu się zwiększa, długość marszu się zwiększa, potem długość biegania się zwiększa, a marsz skraca, etc., etc. Ja tak doszłam, że biegałam po 10 km, więc bardzo dużo. I powiem wam, że w tym okresie, w którym rzeczywiście biegałam,
to widziałam, że mój poziom stresu jest dużo niższy, a stres przy staraniach na pewno nam nie pomaga. Więc warto sobie wybrać jakiś sport i ustawić taki plan minimum i plan, do którego dążymy. I teraz tak, w sumie, najważniejszy punkt. Jak to jest a propos częstotliwości kochania się? I tak naprawdę można znaleźć wiele teorii, a WHO mówi o tym, że żeby kochać się tak naprawdę co 2 dni. I przyznam, że z owulacją jest taki myk, że mamy cykle bezowulacyjne, mamy cykle, w których czasami zdarzają się 2 owulacje, stąd na przykład zdarzają się bliźnięta, które są, że tak powiem, terminowo rozbieżne, nie wiem, o tydzień, 2 wielkościowo i rzeczywiście jak się rodzą, to jeden bliźniak jest nieco większy, a drugi nieco mniejszy. I bardzo tak ogólnie mówiąc i upraszczając cykl kobiecy, no to mówi się, że jak kobieta ma cykl, który trwa 28 dni, to mniej więcej owulacja przypada na 14 dni, dzień cyklu. Ale tutaj, jak mówię o tym cyklu, to warto zacząć obserwować swój cykl. Jak on przebiega, jakie mamy nastroje, kiedy się pojawiają jakieś wydzieliny, kiedy jest śluz płodny, etc., etc. I takie zapiski można sobie prowadzić. Są różne portale, aplikacje i to jest bardzo pomocne, ponieważ jeżeli na przykład są kobiety, które stosują długo antykoncepcję, to mają cykl sztuczny. W sensie jest krwawienie i tak żyją od krwawienia do krwawienia, natomiast to, co wszystko jest pomiędzy, to jest taki sztuczny cykl. Natomiast jak się odstawi tabletki antykoncepcyjne, to dopiero organizm ma szansę wrócić na swój tor. I teraz tak, ponieważ mówię o staraniach o dziecko, to pozwoliłam sobie przetoczyć definicję niepłodności, bo być może są tutaj osoby, o które się długo starają. Ja miałam takie pytanie do Was, żebyście powiedziały, kto i ile się stara, ale później stwierdziłam, że to jest zbyt intymne, więc sobie gdzieś w głowie odpowiedzcie, ile tak z ręką na sercu się staracie. A to jest ważne, dlatego że jeżeli to trwa dłużej niż rok, to warto poczynić pewne kroki i udać się do lekarza i przebadać. I nie mówię tutaj tylko o kobiecie, ale też i o mężczyźnie. I dopiero mając obraz Was jako pary, można zacząć ewentualnie działać. Czasami oczywiście się okazuje, że i pan, i pani są całkowicie zdrowi i tutaj trudno jest powiedzieć, co można zrobić, ale na pewno te wszystkie punkty, o których powiedziałam, są bardzo istotne i obniżenie poziomu stresu, ponieważ żyjemy w takich czasach, które nas cały czas gonią, i mamy bardzo wysoko postawioną poprzeczkę. WHO definiuje niepłodność, że dotyczy pary, które kochają się regularnie, nie stosując żadnej antykoncepcji, 3-4 razy w tygodniu, a tydzień ma 7 dni. Jeśli przedzielimy tydzień na skorowaną liczbę razy, to wyjdzie nam, że do skurzeń powinno dochodzić mniej więcej co 2 dni. I teraz tak, jeżeli rok starań macie za sobą, to warto, żeby partner zrobił na pewno badanie nasienia, ale nie takie, bo gdzieś tam dostałam kiedyś ofertę jakichś testów. Najlepiej jest zrobić to badanie no, laboratoryjnie, tak? Czyli oddajemy próbkę nasienia do laboratorium i wtedy cała morfologia badania jest dostępna. Grupa wsparcia sobie stworzy, czyli osoby, które również się długo starają i z nimi rozmawiać, ponieważ one bardzo dobrze zrozumieją waszą sytuację.
I tutaj jeszcze mam punkt a propos panów, który mi przyszedł i który jest bardzo ważny, że jeżeli się staracie o dziecko, a wasi panowie na przykład lubią kąpiele w ciepłej wodzie, to trzeba im przypomnieć, że na czas starań powinni unikać podgrzewania jąder. Teraz już mamy ciepło, ale zimą na przykład panowie czasami sobie fotele w samochodach podgrzewają, co też działa niekorzystnie. Palenie papierosów, spożycie alkoholu również może zaburzyć płodność mężczyzn. Ja nawet pisałam pracę o zachowaniach zdrowotnych, pracę magisterską kobiet i mężczyzn. No i to jest jeden z takich ważnych elementów, o których warto zadbać. Nie wiem, czy macie pytanie. Ten poranek, jeżeli teraz się skończy, to będzie bardzo krótki, bo trwa 15 minut. Ale myślę, że najważniejsze rzeczy Wam powiedziałam. Więc chciałam zapytać, czy macie jakieś pytania do mnie? Cisza. Cisza, cisza. Dobrze. To ja powiem Wam, że trzymam za Was gorąco kciuki. Pojawiło się pytanie. Kasiu, a testy owulacyjne polecasz? Polecam. Są na przykład na Allegro takie większe paki i myślę, że spokojnie można ich poużywać. Myślę, że też to będzie fajne, jeżeli obserwujemy swój cykl. Na przykład takie w sobie przeczucie, że ślus jest płodny i tak dalej, i to się jeszcze potwierdzi z testem owulacyjnym, no to łatwiej nam po prostu będzie siebie obserwować, tak? Więc jak najbardziej tak. Też jeżeli na przykład kobiety się długo starają o dziecko i mija na przykład rok, to jest coś takiego jak monitorowanie USG, monitorowanie owulacji w USG. Wtedy lekarz ginekolog bodajże zaleca przyjście między tam 8. a 10. dniem cyklu i później w zależności od grubości endometrium, czyli grubości ścianki macicy, zaprasza Was w kolejne dni cyklu na monitorowanie owulacji. No i to jest też jeden z elementów, aczkolwiek wymaga na pewno od kobiety większego zaangażowania, jakiegoś czasu wolnego, tak, żeby móc pojechać na to badanie, etc. Więc na początek te testy domowe, jak najbardziej testy owulacyjne będą dobre. Czy macie jeszcze jakieś pytanko? Ja przepraszam Was jeszcze raz za spóźnienie. Jeżeli jest tu na przykład mama, jeżeli jest tu, przepraszam, kobieta, która długo się stara o dziecko, to jest taka bardzo fajna książka. Poczekajcie, żebym sobie tytuł przypomniała, bo miałam ją znaleźć, ale w końcu w ferworze rzeczy jej nie znalazłam. Czekając na nowe życie, jakoś tak ona się nazywa, to jest zielona okładka. Jest bardzo fajnie poprowadzona, ponieważ bohaterką jest, jak dobrze pamiętam, Ania. I Anię poznajemy w takim kulminacyjnym momencie, kiedy dostaje okres i cały jej świat runął, tak? Bo starała się o dziecko i to był kolejny cykl, którego miała nadzieję, że już nie będzie miała. I tam bardzo fajnie, dzień po dniu jest opowiedziana historia Ani, ale są też różne porady a propos starania się o dziecko, a propos wsparcia psychologicznego, a propos diety, a propos badań, etc., etc. Więc gorąco Wam polecam. Czy są jakieś aplikacje, które polecam? Że wiecie co, ja jestem a propos tego bardzo staromodna i ja sobie w kalendarzyku
kółeczka albo krzyżyki zaznaczam. I nie korzystam z żadnej aplikacji. Natomiast wiecie co? Zrobię tak, że zrobię może ładniejszy napis i zrobię zdjęcie tego napisu i wrzucę na Instagrama i was właśnie zapytam, czy znacie jakieś aplikacje i mam nadzieję, że tam po prostu znajdziesz odpowiedź. Bo ja jestem bardziej, że tak powiem, pisząca długopisem i w notatnikach niż korzystająca z aplikacji. I tak naprawdę aplikacjami, z których korzystam, to jest Instagram i Facebook. Więc, no i może Kindle. Nie wiem, czy macie jeszcze jakieś pytania. Bardzo ważne jest naprawdę takie podejście holistyczne przy staraniach, czyli dbamy o całe ciało, minimalizujemy stres. Jeżeli mam bardzo dużo pracy, to warto też sobie odpuścić i trochę porezygnować z pracy. A jeżeli nie macie pytań, to nie będę już po prostu przedłużać i wam zabierać pięknego wtorku. Życzę wam dobrego dnia. A jeżeli wam się uda, za co mocno trzymam kciuki, że będą upragnione dwie kreski na teście ciążowym, to gorąco wam polecam dzienniczek ciąży, na który, żeby go wypełnić, ja sama musiałam dosyć długo poczekać, ale było warto. I powiem, że o ile dosyć późno wiedzieliśmy innym o ciąży, no to dzienniczek od razu od dwóch kresek zaczęłam uzupełniać. No też taką miałam możliwość, że miałam go pod ręką, ale to jest niesamowita pamiątka. Więc śmiało was zachęcam. I tutaj oprócz miejsca na wspomnienia są też informacje merytoryczne. I dajcie znać, czy poranek wam się podobał. Jeżeli macie pomysł, żebym kogoś zaprosiła, żebym poruszyła jakiś konkretny temat, to napiszcie do mnie wiadomości prywatnej. Ja mam teraz plan na poranki w maju, bo będą jeszcze dwa, a czerwiec mam już chyba cały zarezerwowany klucz poranka na 19 czerwca, ponieważ 19 czerwca chciałabym bardzo zaprosić pana, żeby porozmawiać z nim o ojcostwie, przygotowaniu się do roli bycia ojcem i tak dalej, więc jakbyście też miały pomysł, kogo zaprosić, to będę bardzo wdzięczna. I dziękuję ślicznie i przepraszam za mega opóźnienie z mojej strony. Żegnam się z wami.